Sytuacja pacjentów kardiologicznych na Dolnym Śląsku wymaga pilnej poprawy, apelują specjaliści z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Właśnie ujawniono dane za 2021 rok i one są niepokojące, wręcz przeraziły lekarzy, bo okazało się, że w tym czasie z powodu chorób serca zmarło ponad połowę więcej dolnoślązaków niż przewidywały prognozy. To jedne z najgorszych statystyk w kraju. Z powodu nadumieralności spowodowanej problemami kardiologicznymi jesteśmy na drugim miejscu po województwie lubuskim w Polsce. To są dramatyczne dane, pani redaktor, i muszę przyznać, że ten paradygmat, który powtarzaliśmy, że rzeczywiście jako kardiolodzy, jako lekarze lepiej radzimy sobie z chorobami serca, wymaga gruntownego zrewidowania. W całej Polsce w tym czasie zmarło prawie 13% pacjentów więcej niż prognozowano, ale nasz region wypadł katastrofalnie. Powody mogą być różne. Najbardziej wydaje się taki, że pacjenci nie zgłaszali się do lekarzy, a również mieli utrudniony dostęp do lekarzy w związku z pandemią, z obecnością szpitali jednoimiennych, słabą dostępnością do porady takiej osobistej, tylko teleporady funkcjonowały w pewnym momencie, więc to może być przyczyna tego. Ale taka sama sytuacja jest w całej Polsce. Dlaczego więc tak źle jest na Dolnym Śląsku? To dziwi specjalistów, którzy na co dzień zajmują się na przykład transplantacją serca, a tych mimo pandemii wykonano wyjątkowo dużo, prawie 90. Postęp, jaki tutaj się dokonał, jest olbrzymi. No w czym jakiś skromny udział swój miałem od samego początku, jak tutaj przyszedłem. I kwestia dostępności do najnowszych technologii, otwarcia nowych sal operacyjnych, ilości operacji, wyników, które są po prostu jednymi z lepszych, nie? To o czym zresztą mówiłem. Wprowadzenie programu transplantacji, a i tak problem jest dramatyczny. Tego nie potrafię zrozumieć. Lekarze wskazują na trudny dostęp do kardiologów. W regionie pacjenci czekają na wizytę średnio 4 miesiące, ale na ogół dłużej. W pilnych przypadkach ponad miesiąc. I jeszcze jedno. W Polsce nie zwraca się uwagi na profilaktykę. Nie ma świadomości w tym kraju. Wciąż jeszcze ona jest za mała, że zdrowy styl życia to jest this is really something. To jest coś, co rzeczywiście się przekłada. To nie jest tylko gadanie, to nie jest tylko lekarze nie mają co robić, więc o tym mówią. To jest w perspektywie ludzi w średnim wieku przedłużenie życia o wiele lat, przedłużenie życia w komforcie, tak zwane zdrowe starzenie się. Katarzyna Sudnik, Echo 24.